przede wszystkim, że już w czasie pierwszego kursu już było kilka osób. To znaczy, że informacja do mieszkańców dotarła i że po prostu jest zainteresowanie. Ja myślę, że z każdym dniem będzie przybywało chętnych do skorzystania z tej usługi. Jasne. Panie prezesie, jakiego typu to jest autobus? Czy jest przystosowany dla niepełnosprawnych? Ile osób zabiera? No pomysł był właśnie taki, że to jest autobus marki Mercedes, przystosowany z windą dla osób niepełnosprawnych, także osoba może z wózkiem podjechać, winda podniesie go. Tutaj z tyłu są dwa miejsca do zapięcia. Może wsiąść do autobusu w tej chwili. Jest 20 miejsc siedzących plus 6 stojących, także spokojnie myślę, że powinno starczyć na komunikację w obrębie Kamiennej Góry. Panie burmistrzu, rozmawiał pan już może z pasażerami, czy jest coś może do poprawki, czy wszystko jest ok? Nie, na razie tylko usłyszałem gratulacje, panie burmistrzu, z okazji uruchomienia tego kursu. Tutaj panie, które dzisiaj z nami jadą, powiedziały, że są bardzo zadowolone i mam nadzieję, że taka będzie większość opinii mieszkańców. No, trudno, sądzę, żeby było inaczej, kiedy oferujemy coś naprawdę fajnego i na dodatek bezpłatnego, więc... Nie sądzę, żebym spotkał się tutaj ze złymi opiniami, ale oczywiście krytyczne uwagi też będziemy analizować i przyjmować. No istnieje, to właściwie teraz każdy może wsiadać, nie każdy może wsiadać, jak to jest, bo już się pogubiłem trochę. Każdy może wsiadać, proszę Państwa, z tym, że pierwszeństwo mają grupy uprzywilejowane, czyli uwaga, seniorzy z legitymacją odpowiednią, także uczniowie z legitymacją szkolną i osoby niepełnosprawne również, które mogą się wykazać tym stopniem niepełnosprawności. Natomiast gdy są miejsca, wsiadają wszyscy inni. No już mówiłem o tym, jeszcze raz Państwu podkreślam. Ma być dostępna dla wszystkich, ale pierwszeństwo mają te grupy uprzywilejowane. Natomiast proszę pamiętać, dla kogo to uruchomiliśmy. Dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Nie mówię tutaj o uczniach, prawda? Bo uczniowie to powinni śmigać. No ja sam chodziłem z Jeleniogórskiej do liceum 6 minut. Bardzo się cieszymy, że mamy taki autobus. Seniorzy, my seniorzy, no po prostu. Dla nas to jest duża wygoda. No i co tu? Ja jadę z Cegielnianej. Jestem, no i byłam w kościele, teraz z kościoła sobie jadę do koleżanki i później wrócę tym autobusem i cieszę się z tego. Godziny połączeń są dobre? Bardzo dobre, wszystko tak, cieszymy się z tego bardzo. A może pani jeszcze? Wie państwo, pan to 70 lat rowerem jedziemy po mieście. Ja nie wiem, rower za kołki postawiamy. Dwójka to mi. Bezpiecznie idzie, bo się pan jak to rower. Dobry. Dobry. Jest może jakiś nowy rozkład jazdy w tym busie? Nie, nie ma pan na razie. A jakie są ceny biletów? Bez za. I osoby niepełnosprawne mają ulgi? Wspomina o Bolesławcu czy innych miastach, komunikacja no, po prostu musi być finansowana przez samorząd, tak? I to ona jest finansowana na poziomie, nawet tam, gdzie jest płatna, na poziomie 75-80%. 50% zależy. To już wyjątkowo w dobrych miastach, w których to się udaje, ale większość komunikacji według danych, które dziś pozyskujemy, to jest na poziomie 75-80% finansowana. Nie da się tworzyć komunikacji, którą przewoźnik będzie realizował. Te czasy po prostu się skończyły, minęły i w każdym, i czy komunikacja miejska, czy komunikacja międzymiastowa, każda musi być niestety dzisiaj finansowana przez zewnętrzne, czy głównie przez samorządy, bo inaczej po prostu ona znika. Znika